Zwolnieni z teorii. Pewnie wiele osób już słyszało coś na ten temat, ale nie do końca wiadomo, o co chodzi. W związku z czym w dzisiejszym materiale trochę przybliżymy perspektywę tej inicjatywy. Zaprosiłam tutaj Matyldę, która tak jak ja jest członkinią projektu Dalekowzroczne w ramach Olimpiady Zwolnieni z teorii. Zwolnieni z teorii to inicjatywa, w której bierze udział młodzież z średnich szkół w Polsce. Bardzo często jest ona napominana nawet przez samych nauczycieli, którzy w ten sposób chcą zaktywizować młodzież, która ma na celu stworzenie własnego projektu społecznego. Mamy tam do dyspozycji stronę internetową www.zwolnieniehistorii.pl, która służy pomocą, jak i również mentorów, którzy zawsze odpowiedzą na nasze pytania. Teraz tutaj chciałam zapytać się, skąd wziął się u Ciebie pomysł, żeby wziąć udział w Zwolnionych Teorii? Co Cię do tego pokierowało? Ja o Zwolnionych z Teorii dowiedziałam się w szkole. Nasza wychowawczyni zaprosiła do nas jednego z uczniów, który przez kilka lat brał udział w tej olimpiadzie i opowiedział nam o zamyśle tego projektu, o tym, co możemy zyskać, tych certyfikatach, które w przyszłości mogą nam pomóc. I ten temat mnie dość zaciekawił, więc zaczęłam o tym więcej czytać. Znalazłam grupę na Facebooku, Zwolnieni z Teorii szukam zespołu, gdzie właśnie natrafiłam na post Zuzi, czyli jednej z założycielek naszego projektu. I jakoś interesuję się ekologią, tematami z tym związanymi. Stwierdziłam, że napiszę do niej i się udało i teraz organizujemy wspólnie razem ten projekt. To, co powiedziałaś, łączy się z odpowiedzią na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w Zwolnionych z Teorii? Jakie są z tego korzyści? Tutaj możemy udowodnić, że jest ich całkiem sporo, ponieważ w szkole nie uczymy się rzeczy stricte praktycznych, raczej są to rzeczy teoretyczne w większości, a Zwolnieni z Teorii i projekt, jaki sami musimy stworzyć bądź dołączyć do już założonego, jest w stanie nauczyć nas odpowiedzialności, systematyczności w działaniach oraz na pewno zawierania kolaboracji. Ma to stosunek do inicjatyw, które możemy podczas niego organizować. Tak samo również odnosi się to do naszego projektu, o czym opowiemy w dalszej części. Absolwentom szkoły brak kompetencji, które stricte przydałyby się na rynku pracy. Myślę, że swój własny projekt społeczny może na pewno podnieść nasze kompetencje w tym temacie. Może to być na pewno dobrym wpisem do CV, który na pewno zwróci uwagę podczas rekrutacji. Mamy możliwości rozwoju poprzez liczne webinary czy szkolenia, stacjonarnie jak i online. Możemy zawierać własne kolaboracje z partnerami, takimi między innymi jak Lidl, ING, Bank Śląski i wiele, wiele więcej. Dostaniemy wtedy przydzielonego mentora, z którymi mamy spotkania i możemy dzięki temu uzyskać wiedzę, jak jeszcze lepiej działać, jeśli chodzi o rozwijanie naszego projektu. Jeśli chodzi o sam projekt, może być o różnorakiej tematyce. Może to być sport, ekologia, psychologia, może to być działania na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności. Tematyka jest bardzo zróżnicowana. Jakie Ty widzisz korzyści z Twojego udziału w projekcie? Z olimpiady możemy zdobyć certyfikaty, które w przyszłości mogą nam pomóc w dostaniu się na studia czy dostaniu pracy. Samemu wybieramy certyfikat, o który chcemy się starać i przez 4 etapy projektu wykonujemy quizy, które w ostatecznym zakończeniu projektu pozwalają nam zdobyć ten certyfikat. W pierwszym etapie projektu zaczynamy szukać osób do swojego zespołu lub prowadzimy dalej zespół z tamtego roku i zaczynamy działać w mediach społecznościowych. W drugim etapie przechodzimy już na etap planowania, czyli planujemy wszystkie eventy, które chcemy zorganizować, wydarzenia czy plany właśnie w mediach społecznościowych, bo wszystko zależy od projektu, który tworzymy.
I przechodzimy na etap realizacji, w którym wszystkie te plany staramy się zrealizować. Właśnie realizujemy wszystkie projekty, wywiady, wydarzenia i staramy się przekazać naszą wiedzę innym. I ostatnim etapem jest już zakończenie naszego projektu, czyli napisanie o tym, co udało nam się stworzyć, które plany udało się zrealizować. Coś, co jeszcze chciałam dodać, to na pewno fakt, że nasze działania nie muszą ograniczać się tylko do wydarzeń na terenie kraju. Mogą to być również inicjatywy w innych krajach, jak na przykład nasz projekt Dalekowzroczne. Dalekowzroczne to ludzie, którzy wspólnie stwierdzili, że chce im się chcieć. Widzimy skutki, jakie niesie brak informacji, brak zainteresowania ochroną środowiska, zmiany klimatów. Wobec tego za nasz główny cel obrałyśmy edukację na temat środowiska, ekologii i tego, co możemy zrobić, aby chronić nasze środowisko. Projekt ma bardzo szerokie grono odbiorców, tak naprawdę w każdej grupie wiekowej. I staramy się dopasowywać metody, jak tę wiedzę przekazujemy. Najczęściej jest to wiadomo w formie online, ponieważ jest to najłatwiejszy, najszybszy dostęp. Tworzymy treści edukacyjne o tematyce ekologicznej. Mamy swojego TikToka, Instagrama oraz Facebooka, na którym staramy się w mniej więcej regularnych odstępach czasu publikować treści bądź jakieś ciekawostki. Również, tak jak już to było wspomniane, story jesteśmy tutaj zwolnieni, dlatego organizujemy wydarzenia ekologiczne. W ubiegłej edycji było to na przykład sadzenie drzew. W tegorocznej edycji organizujemy debaty o tematyce ekologicznej. Organizujemy również warsztaty w szkołach. W ubiegłej edycji tutaj jeszcze zapomniałam dodać, że była również inicjatywa, która wychodziła poza obszar Polski. Były to warsztaty na Litwie. I w ubiegłej edycji również zostaliśmy nominowani do Nagrody Srebrnego Wilka. Dziewczyny bardzo dobrze się spisały i mam nadzieję, że w tym roku również uda nam się powtórzyć, albo może nawet zdobyć coś więcej. Tak, w tamtym roku dziewczyny zdobyły brązowego i srebrnego wilka, a w tym roku staramy się również zdobyć złotego, czyli zdobyć najlepszy projekt na całą Polskę. Projektów, przynajmniej w tamtym roku, było około 500. Więc jest ich całkiem sporo, ale mamy nadzieję, że ich liczba będzie rosła. I aby ta liczba wzrosła, spróbujemy teraz opowiedzieć o tym, jak swój projekt założyć lub też dołączyć do takowego. Jak już wspominałam, moim zdaniem najlepszym pomysłem, żeby znaleźć swój zespół, jest wejście na grupę na Facebooku Zwolnieni z Teorii Szukam Zespołu, gdzie zarówno osoby, które mają już zespół i brakuje im członków, jak i osoby, które po prostu mają pomysł na projekt, ale nie wiedzą, jak go dalej realizować, szukają osób, które pomogą im w realizacji tego projektu i dołączą do nich. Pomysłów jest masa. Naprawdę myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jak widać, dołączyłam do projektu na temat ekologii, jednakże warianty były różnorakie. Myślę, że można też założyć swój zespół, jakiego jeszcze nie było. Tematyk, można powiedzieć, że jest masa, jeśli chodzi o projekty społeczne i może znajdzie się coś zupełnie innowacyjnego. Jeśli chodzi o założenie własnego projektu, to można liczyć na pomoc na stronie, którą już wspominałam, www.zwolnienieteorii.pl. Również mentorzy służą pomocą i można liczyć również na webinary, które krok po kroku objaśniają, jak przechodzić przez wszystkie deadline'y i jak jeszcze lepiej rozwijać dany projekt. Na koniec, w maju, jak już wszystkie projekty są dopięte na ostatni guzik i zakończa się proces realizacji, organizowana jest gala zakończenia na torze wyścigów konnych Służewiec w Warszawie. Rozdawane są tam właśnie wilki, o których wspominałyśmy. Brązowy wilk to jest
nagroda za najlepszy projekt w danej szkole, w której są zgłoszone projekty. Srebrny wilk to nagroda za najlepszy projekt w województwie i złoty wilk to najważniejsza nagroda, bo to jest najlepszy projekt w całej Polsce. Na ten materiał byłoby to już tyle. Zachęcamy do śledzenia CNITV oraz dalszych losów projektu Dalekowzroczne na mediach społecznościowych.